powiedziałem, zrezygnowałem z wieszania billboardów. Uważam, że kampania bezpośredniej rozmowy z ludźmi są dużo bardziej skuteczniejsze i tak ta kampania wyborcza powinna wyglądać. Zaapelowałem też do innych kandydatów i ponawiam ten apel, żeby rzeczywiście tych billboardów nie wieszać. A przypomnę, że koszt jednego billboardu to 1000-1500 zł. Proszę Państwa, tak jak zapowiedziałem wcześniej, zakupiłem z własnych pieniążków za 1000 zł rzeczy, które są potrzebne dzieciom, są potrzebne wszystkim rodzinom potrzebującym. Przypomnę, że obecnie wyprawka dla ucznia do szkoły to jest kwota od 400 do 1000 zł. Wiele polskich rodzin musiało brać kredyty, żeby te podstawowe rzeczy dla swoich pociech kupić. Dlatego ja kupiłem te wszystkie materiały, jak Państwo widzicie, są zeszyty, są piórniki, są nożyczki. To wszystko przekażę po konferencji prasowej bezpośrednio do PCK Biłgorajskiego. Z panem dyrektorem to już ustaliłem. Jest bardzo z tej inicjatywy zadowolony. Myślę, że zostaną te rzeczy przekazane najbardziej potrzebującym rodzinom i w taki sposób również chciałem ich wesprzeć. Druga sprawa. Dzisiaj czekamy na oficjalną zgodę władz samorządowych miasta. Rozpoczynam zbiórkę podpisów pod petycją do rządu i parlamentu o obniżkę akcyzy na paliwa. Tak jak Państwu przypomnę, w 2007 roku Donald Tusk straszył, że za rządów Jarosława Kaczyńskiego paliwo będzie kosztowało po 5 zł. Tymczasem 4 lata temu paliwo mieliśmy po 4 zł, 4,40. Obecnie paliwo kosztuje 5 zł. Paliwo podrożało w stosunku do zeszłego roku o 22%. Tak jak Państwu wcześniej mówiłem, ponad połowa kosztów paliwa to podatki różnego rodzaju. Jeżeli rząd i parlament zmniejszyłby VAT bądź akcyzę na paliwo, w przypadku obniżenia VAT-u o 8%, koszty paliwa są tańsze o 40 groszy. Ja tylko przypomnę, że koszty paliwa są głównym jakby źródłem podwyżki cen na wszelkiego rodzaju produkty. Obniżka cen paliwa również pomogłaby polskim rolnikom, polskim rodzinom, polskim przedsiębiorcom, bo naprawdę jest bardzo, bardzo ciężko. Ja mam tę petycję, przekażę Państwu ją za chwilę. Jeżeli rząd Donalda Tuska chce szukać oszczędności, jeżeli mówi, że rzeczywiście koszty obniżenia akcyzy czy też koszty obniżenia podatku VAT zmniejszą dochody do budżetu, to ja proponuję, żeby tych oszczędności poszukać gdzie indziej. Przypomnę, że rząd Tuska zwiększył o 80 tysięcy etatów pracowników administracji publicznej. To tam należy szukać oszczędności, a nie szukać oszczędności i wyciągać pieniądze od wszystkich Polaków. Dlatego pod tym apelem mam nadzieję, że podpisze się bardzo dużo ludzi. Jeżeli Donald Tusk nie słucha Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli nie słucha Jarosława Kaczyńskiego, bo gdyby Jarosław Kaczyński był premierem, na pewno akcyzę czy też VAT na paliwo postarałby się obniżyć i na pewno by obniżył, dlatego żeby Polakom było lżej. Ta akcja będzie szeroko prowadzona nie tylko na terenie powiatu biłgorajskiego, ale również na terenie innych powiatów. Ruszam również z tą akcją w postaci fanpage'a na Facebooku. Mam nadzieję, że pod koniec kampanii, przed październikiem, przed 9 października taką petycję do pana Donalda Tuska postaram się zawieść albo przesłać z podpisami jak najwięcej ilości mieszkańców Zamojszczyzny, powiatu biłgorajskiego i samego Biłgoraja. Mam nadzieję, że wtedy usłyszy i weźmie pod uwagę głos tysięcy mieszkańców powiatu biłgorajskiego i Starej Zamojszczyzny i wtedy weźmie pod uwagę ten głos Polaków, który jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o cenę paliwa. Proszę Państwa, muszę się jeszcze niestety ustosunkować do wczorajszej konferencji prasowej kandydata Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Z całym szacunkiem i moją sympatią do kandydata chciałem powiedzieć, że mówienie przez Sojusz Lewicy Demokratycznej o nauce chrześcijańskiej i o dziedzictwie kulturowym Jana Pawła II no jest co najmniej nie tak to. Proszę Państwa, jeżeli kandydat startuje z danego grupowania, no musi się z programem danej partii zgadzać. Czy należy do tej partii, czy nie należy. Jeżeli zostaje się parlamentarzystą jakiejś opcji politycznej, realizuje się program wyborczy tej partii. Sojusz Lewicy Demokratycznej diametralnie nie zgadza się zarówno z programem Prawa i Sprawiedliwości, ale również z nauką katolicką Kościoła. Nie da się tych dwóch
rzeczy porównać. Ja tylko przypomnę skandaliczne zachowanie pana Siwca z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który wysiadając z helikoptera naszego papieża po prostu bardzo nieładnie przedrzeźnie. Ja w ogóle jestem zwolennikiem niewykorzystywania w walce politycznej ogromnego dorobku Jana Pawła II, bo nie powinniśmy tego w kampanii wykorzystywać. Natomiast czy państwo sobie wyobrażacie paradę pederastów w Biłgoraju, której zwolennikiem jest Ryszard Kalisz, na które chodzi, a który jest członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Sojusz Lewicy Demokratycznej jest również zaangażowany i jest za szerokim prawem do aborcji, z czym nie zgadza się zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i chrześcijańska nauka Kościoła katolickiego. W końcu Sojusz Lewicy Demokratycznej jest zwolennikiem zalegalizowania i wprowadzenia ustawy, która pozwoli na związki partnerskie. Więc mówienie i powoływanie się na naukę chrześcijańską Kościoła jest, proszę państwa, co najmniej nietaktowne i tak jak powiedziałem, ktoś tu próbuje nas wprowadzić w błąd i to jest naprawdę zupełnie niepotrzebne. Przypomnę również, że Grzegorz Napieralski, którego idolem jest premier Hiszpanii Zapatero, no, tam ta ideologia lewicowa jest wprowadzana w życie. Prawo i Sprawiedliwość, ale również, tak jak mówię, nauka chrześcijańska Kościoła sprzeciwia się takim punktom programowym Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jak związki partnerskie, legalizacja związków partnerskich. Jeszcze raz mówię, czy państwo sobie wyobrażacie, żeby przez Biłgoraj przeszła parada pederastów? No to świat stanąłby po prostu na głowie. My jesteśmy zdecydowanymi przeciwnikami takiego stanu rzeczy. Uważamy, że podstawą polskiego społeczeństwa jest Polska, rodzina, związek kobiety i mężczyzny, dlatego uważam to naprawdę za po prostu nietaktowne. Dlatego też mówię o tym, prawda? No, nie da się kandydować z danej partii, nie zgadzając się z jej programem, natomiast trzeba też pamiętać, że jak się tym posłem zostaje, to potem, prawda, realizuje się pewien program. Chciałbym jeszcze pana zapytać odnośnie tych wyprawek szkolnych, które pan sobie zakupił za ten billboard. W stosunku do innego kandydata pana ugrupowania, pana Piotra Szeligi. Tutaj chyba w okolicy nigdzie nie ma, ale jeśli się przejdzie tam chyba ze 400 metrów jedną albo 400 metrów w drugą stronę, są te gigantyczne billboardy. Właściwie nie ma chyba takiego billboardu w mieście, który by nie był opatrzony logiem PiS-u i podpisem Piotra Szeligi. Jakby pan się do tego ustosunkował? Znaczy ja zaapelowałem rzeczywiście do wszystkich kandydatów na posłów. No i ja ten apel podtrzymuję, natomiast to jest już rzeczywiście decyzja, indywidualna decyzja każdego z kandydatów. Ja zaapelowałem rzeczywiście do wszystkich, też swoje billboardy przecież ma kandydat PSL-u. Uważam, że lepiej każdy z nas zrobiłby, jeżeli ta kampania rzeczywiście byłaby merytoryczna, polegała na rozmowach z ludźmi. Chciałem jeszcze ponowić ten apel, o którym mówiłem, z prośbą o debatę, bo nie wiem, jak kandydaci się do tego ustosunkowali. Na razie rzeczywiście za pośrednictwem mediów, natomiast chyba w najbliższym czasie po prostu wystosuję pismo do sztabów, czy też do kandydatów z prośbą o spotkanie, bo na dzień dzisiejszy rzeczywiście takiego odzewu nie ma. Natomiast ja w przyszłym tygodniu od razu państwa zapraszam. Ja w przyszłym tygodniu przedstawię swój program wyborczy. Przedstawię również konkretne sprawy, które chciałbym załatwić dla Biłgoraja i powiatu biłgorajskiego. Ale chciałbym też przede wszystkim móc porozmawiać z kandydatami z terenu powiatu biłgorajskiego na temat ich poglądów na podstawowe kwestie, na światopoglądowe. Wiadomo, że chciałem też porozmawiać o sprawie polskiego rolnictwa. Sam, jak państwo wiecie, jestem rolnikiem, zbieramy maliny. 2,60 kosztuje kilogram malin, 1,50 zł płacimy zrywaczem, więc zostaje nam 90 groszy za kilogram malin, gdzie mamy paliwo za 5 zł, gdzie mamy nawozy itd. Natomiast odpowiadając na pana pytanie, no ja ten apel, ja mogę apelować, bo tutaj nie ma żadnych możliwości. Ale jak pan ocenia? Może czy może właśnie pokusić jakąś taką ocenę tej w stosunku do tego, co pan wypadał? A czy jeszcze raz apel, to myśmy przekazywali, że to był już chyba tydzień temu w piątek, chyba nawet dopiero się pojawiły po kilku dniach, także ten apel chyba nie trafił. Ja mogę tylko apelować. Uważam, że kampania billboardowa rzeczywiście, i tak jak państwo wiecie, był ogromny spór o te kwestie, które rozstrzygnął Trybunał Konstytucyjny. Uważam, że rzeczywiście kampania billboardowa, ja uważam osobiście, że lepiej jest rzeczywiście te pieniądze, tak jak ja, przeznaczyć. Państwo zobaczą, ile mi się udało
za ten jeden billboard rzeczy kupić, ile dzieci będzie miało rzeczy, podstawowe materiały do szkoły. Jeszcze raz powtarzam, no ja do wszystkich swoich, do wszystkich kandydatów z terenu powiatu zaapelowałem o taką sprawę. No i nie mnie to jakby oceniać. Myślę, że ocenią te sprawy państwo, no i wszyscy wyborcy. A jaki jest koszt? 1000 zł. Koszt tego billboardu to jest od 1000-1500 zł. Ja za 1000 zł dostałem listę z miejskiego ośrodka, od pracownika socjalnego po prostu, nie? Jakie są, zresztą moja koleżanka, jakie rzeczy są najbardziej potrzebne dzieciakom. Przygotowaliśmy listę, pojechaliśmy, kupiliśmy to wszystko, przywieźliśmy dzisiaj i teraz za chwilę przejdziemy do PCK, do pana Kurzyny, który popiera akcję, z przyjemnością się do niej włączę. A tutaj, tak jak mówię, ten apel już państwu zaraz przekazuję. Tak, chciałem właśnie, tak jak zapowiedziałem, zamiast billboardy, apeluję również do innych kandydatów, żeby tych billboardów nie zawieszali. Za 1000-1500 zł, czyli koszt billboardu, można przy państwa kupić tyle rzeczy dla potrzebujących dzieciaków. Wiem, że i podręczniki, wszystkie rzeczy są bardzo drogie. Dlatego ja w taki sposób chciałem wesprzeć na pana dyrektora ręce. Pan najlepiej zdecyduje, komu ta pomoc jest potrzebna. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za formę. Myślę, że to jest odpowiedni czas Tylko delikatnie, bo muszę się rozerwać. Jesteśmy właśnie w trakcie wydawania pomocy dla najbiedniejszych dzieci artykułów szkolnych, między innymi również podręczników. Ale cieszymy się z każdej formy, bez względu na ugrupowanie polityczne, bo to dla nas jest ważne. Jesteśmy praktycznie organizacją pozarządową, która nie kieruje się tymi sprawami. Dziękuję serdecznie. Liczymy na pomoc wszystkich osób. Dziękuję bardzo. A ja mam jeszcze pytanie, co pan sądzi na temat właśnie takiej akcji? Pomocy dla dzieci zamiast billboardów. Jest to bardzo dobry pomysł. Myślę, że to konkretna pomoc dla ludzi naprawdę potrzebujących, którzy oczekują takiej pomocy. Wiemy, że billboardy są to też dobra forma reklamy danej osoby, ale to jest marnowanie pieniędzy. Ważny jest człowiek, który reprezentuje sobą dany jakiś tam pogląd.